Dzień dobry, witam bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Ja nazywam się Prezenter Alien i tak jak wam obiecałem w materiale poprzednim, a zrobię dla was ostatni materiał w języku polskim, w którym pokażę wam, czego dokonałem od czerwca. Coś, co mi dało potężną dawkę adrenaliny, potężną dawkę pozytywnej energii dla mojej psychiki. I na pewno nie jest to coś tam takiego zwykłego, dlatego że to wszystko stało się dzięki jednemu z hejterów, a nawet kilkunastu hejterów. Wciąż pisaliście na temat tego, że Iszoku, masz 40 tysięcy, ponad 43 tysiące, czy tam 40 wtedy było, no 43 było, teraz jest 45 subskrybentów, a oglądalność na poziomie 200-300. Moi mili, za chwilę zobaczycie mój drugi kanał, który od 4 czerwca do dnia dzisiejszego, tak, nadal mamy dzień 14, dobrze słyszycie, gdzie w materiale, który był również dzisiaj nagrywany, powiedziałem, że zrobię wam zaraz, jak będzie gotowe, że może jutro czy tam pojutrze. Ale okazało się, że dzisiaj jeden materiał był kręcony około godziny bodajże coś koło 13, 14. A ten materiał jest kręcony dokładnie 20:26. I stało się 45 850 subskrybentów od 4 czerwca, kiedy się zaczął wzrost, do dnia pańskiego 14 sierpnia. Dwa miesiące. Oglądalność materiałów, które wypuszczono na tym kanale, na poziomie 1000. Od 500 do 1000. 1500 średnio, a niektóre materiały nawet idą w dziesiątki tysięcy. W chwili obecnej 45 860, 861, 862. To nie jest żart, dlatego że wam pokażę za chwilę licznik. 863, ja wam to chyba od razu pokażę. Zobaczcie. 865. Zobaczcie, to rośnie. To nie jest dowcip. 866. 7. Można? Można. O, przepraszam. O, dobra. Można, drodzy, że tak powiem, hejterzy, dokonać tego cudu. Za chwilę wam dokładnie pokażę krzywą, a następnie zakończę ten materiał. Następnie się z wami pożegnam i jeszcze ukaże się jeden materiał, a po tym materiale odnośnie firmy GTV. Tak, to nie jest żart, ten materiał się pokaże. Będzie to dość ostry materiał, bo nie tylko będzie o GTV, dlatego że, tak jak już wcześniej na materiale powiedziałem, nie zamierzam się zbyt dużo rozszerzać teraz. Zakończam działalność polską na kanale Szok NL. Nie będzie tylko polskich materiałów. Poniekąd żałuję, że przeszedłem na polski content. Teraz zamierzam pokazać na kanale Szok NL tym, którzy bardzo byli pesymistyczni, że mam bardzo niską oglądalność i w ogóle, że materiały, które będą kolejne wypuszczane, będą miały o wiele, wiele, wiele wyższą oglądalność. W chwili obecnej 901, a więc słuchajcie, depnijmy. Opa, no tak, tu widzicie, dobra. Okej, zacznijmy przede wszystkim od krzywej, żeby wam udowodnić, że bo tutaj mamy 28 dni, zobaczcie, 910, 12, 13, 14, 15, Jezu, dzięki ci za to, dzięki również Pancernemu za to, że ruszyliśmy ten kanał z głupoty i mogę teraz pokazać i słyszycie tą radość, gdzie nie wierzę to, jak to dojdzie za chwilę do 46, to się chyba popłaczę. Ja pierdolę, to rośnie, nie, nie, to idzie wciąż, a ja pierdolę, nie, słuchajcie,
To dało mi ogromne paliwo, mi to dało, ten kanał. Za chwilę wam pokażę tą nazwę kanału. Od czerwca miałem poważną depresję, byłem dość głęboko. Byłem na specjalnych sesjach u psychologa i tak dalej. I poradzili mi, żebym się czymś zajął, więc postanowiłem udowodnić wszystkim tym, którzy nie wierzą, że w dwa miechy można naprawdę dźwignąć grubo. Ja pierdzielę. Zobaczcie, jak to rośnie. Nie, nie mogę. Jest to naprawdę dla mnie mega, tak? Mega. To jest niesamowite. W każdym razie w międzyczasie zmienimy tutaj z 30 dni na 90 dni, żeby to było tak lepiej widać. Zobaczcie, 960. 39 subskrypcji, będzie 46 tysięcy. I to wcale nie jest żart od wysokości czerwca, dlatego że tutaj kanał leżał. Zobaczcie. Tutaj się mniej więcej, o, tu się zaczęło 3 czerwca. 4, 5. I oczywiście dla tych, którzy zaraz napiszą, pewnie kupił. Muszę was zmartwić, nie ma po kupieniu takiej prostej do góry. Idziemy dalej, 2000. 3000. 11 czerwca mieliśmy już 3000. Ja pierdzielę, niezłe. Ale idziemy dalej. Tak jak ten licznik zapieprza. Proszę. 17, 18, 19. Około 1000 subskrypcji dziennie przychodziło. I to naprawdę to mnie bardzo zaczęło podbudowywać. I tak sobie lecimy, zobaczcie. 14, 17, 20. Tutaj poszliśmy sobie już do 32 w sierpniu. Tak, w sierpniu, żeby było jasne. I poleciliśmy sobie w chwili obecnej 45 tysięcy. 985. Wiecie co? Może na 46 tysięcy wam pokażę ten kanał, bo jest ogromna szansa, że za chwilę będzie 46 tysięcy. Ja naprawdę chciałem na do widzenia powiedzieć, że bardzo dziękuję tym, którzy wspomagali mnie w moim ciężkim czasie. Nadal wspomagają. Chciałbym, żeby no, widzowie pokroju ACACZE i cała reszta zostali na tym kanale, bo ten kanał będzie bardzo mocno rozwijany, jeśli chodzi o Shokanel. A tutaj jest z kolei kanał, który jeszcze nie widzicie nazwy, za chwilę ją zobaczycie. No, to jest oczywiście w czasie rzeczywistym. I zanim tam poszybuję, to jeszcze tutaj wam pokażę oczywiście datę, żeby nie było, że wujek ściema. Proszę bardzo. 14 sierpnia, godzina 20:33. Słuchajcie, na 46 tysięcy pokażę wam nazwę. Ja nie wierzę. Naprawdę mi to daje ogromną ilość paliwa, bo nie ma tu żadnego filmu na tym kanale niemalże polskiego. Od razu się ustawiłem na content zagraniczny. Może trochę późno, ale zrobiłem to. Ale się udało. Trzy, no dawaj. O rany boskie, coś się nie spieszy. Oj, utknęło. Utknęło. O, tak fajnie już to szło, do góry szło. No dobra. Nie chcę tego przedłużać. Nazwa kanału. Tak, to ta magiczna pani. Holandia 2024, Life in Netherlands. Ten kanał.
najzwyczajniej w świecie powstał kiedyś i on bardzo, bardzo duży czas leżał. Postawiłem go w dobie mojej depresji. Jednocześnie postawiłem sobie zadanie, że chciałbym przebić kanał Shock.nl w krótkim czasie i dać lekcję tym, którzy nie chcą wierzyć, że da się to zrobić w 2 miesiące i 10 dni. 2 miesiące i 1/3 miesiąca. Tyle mi to zajęło. Sami byliście świadkami, jak te subskrypcje idą. W chwili obecnej 997 końcówka. Dałem wam 3 subskrypcje wcześniej, pokazałem wam ten kanał, a teraz chciałem na do widzenia powiedzieć, że jest 998. Chciałem powiedzieć, że naprawdę mi było przyjemnie tutaj, ale nie możemy dalej po polsku jechać na tym kanale, dlatego że zainteresowanie Polaków jest bardzo, bardzo, bardzo niskie. Będzie, tak jak powiedziałem, jeden więcej materiał odnośnie busów GTV i nie tylko. Tak, tu dobrze słyszycie, nie tylko busy GTV. Poruszymy tu bardzo wiele tematów w tym ostatnim materiale o busach, że tak powiem, bo już mam dość. Również mam dość tego, co się wokół tego dzieje. GTV będzie zadowolone. Ale inni mogą być bardzo zmartwieni. Dodatkowo, jak już mówiłem w dzisiejszym poprzednim materiale, powolutku do operacji, a potem dalej, rekonwalescencja i bardzo trudny okres. Mam ogromne obawy odnośnie anestezjologii przy moich powikłaniach zdrowotnych. Nie wiem, gdzieś po prostu mi w głowie siedzi, że może coś się oddupcyć. Jeśli coś się nie oddupcy, to po operacji w przeciągu, jak mi powiedzieli, około 2 godzin będę mógł opuścić szpital lub 2 dni minimum. Sporo zmiennych. Ale chciałem powiedzieć, naprawdę było mi przyjemnie. Przyjemnie by było prowadzić te wszystkie materiały, robić te materiały dla tych, którzy to oglądali. A kanał, który widzieliście, Life in Netherlands, to jest wcześniejszy, bardzo wcześniejszy kanał, na którym była robiona Akademia Wodna. Ona bardzo fajnie tutaj poszła na tym kanale. To jest taki jedyny element polski w tym kanale, bo Akademia była po polsku robiona. W chwili obecnej wszystkie, większość shortów, materiałów, które weszły, live'ów, są bezjęzykowe w oprawie muzycznej. Ciężko się rozstać z wami, ale mówię, do widzenia. Bardzo mocno wam dziękuję. Hejterów informuję, że każdy jeden hejt, 999 jakby co, każdy jeden hejt, który będzie leciał, niestosowne słowa i tak dalej, będą blokowane. Kończymy z tym. Wszelkie przejawy hejtu i agresji, out. Jeśli wam coś nie pasuje, subskrypcję możecie zabrać, nie martwcie się, inne kraje to nadrobią. Na pewno nie będę płakał za tym, więc to jest wasz wybór, macie prawo wyboru, macie prawo wolności, tak? Nikt wam nie narzuca tego, że macie subskrypcję trzymać. W chwili obecnej 46 tysięcy na kanale. Ja pierdolę. Zobaczcie, 46 tysięcy równe. I młodzi twórcy, jeśli myślicie, że się tak nie da, to jesteście w ogromnym, bardzo ogromnym błędzie. Wszystko się da, tylko trzeba naprawdę robić coś fajnego. Odchodzę, mówię do widzenia polskiemu językowi, nadal pozostaję na kanale, nadal będę tworzył i okrutnie więcej materiałów będę najzwyczajniej w świecie wrzucał i mam nadzieję, że wam się one będą podobać.
Ja nazywam się Prezenter Alien, ostatni, przedostatni raz tak naprawdę słyszycie ten polski głos. Chciałem wam powiedzieć dziękuję. Było mi bardzo, bardzo miło. Jednak otwarcie mówię, ja nie cisnę po hejterach, nie wyzywam ich od durniów i tak dalej, bo tak naprawdę hejterzy mi dali takiego klapsa, że mi się podniósł z kolan depresji, więc dzięki chłopaki, nieświadomie może to zrobiliście, bo wątpię, żebyście chcieli to zrobić, ale również wsparcie pozostałych osób wiele mi pomogło. 46 tysięcy równe mówi samo za siebie i mój plan. Chciałbym sierpień, wrzesień, październik. Chciałbym w listopadzie mieć stówkę. Na szoku. Tak na przekór wszystkim. Myślę, że dam radę. Bo to jest takie coś, co mnie napędza. A wy? Trzymajcie się gorąco. A ja spieprzam. Było mi naprawdę miło, Prezenter Alien. Jeszcze raz do usłyszenia. Hej, pozdrawiam.